Cześć, jestem Bartman. Dzisiaj krótka recenzja tego cuda. Canon 600D. Lustrzanka typu entry level, czyli sprzęt dla wymagających amatorów. Godny następca Canona 550D. Mimo, że ten model niedawno obchodził swoje trzecie urodziny, nadal trzyma klasę, a przede wszystkim znajduje się na bardzo korzystnej półce cenowej, co amatorskim głowom pełnym pomysłów otwiera drogę do profesjonalnego wideo i zdjęć. Zapraszam. Canon 600D to lekka, poręczna konstrukcja wykonana w całości z tworzywa. Oczywiście nie ma tutaj mowy o żadnych stopach magnezu czy innych pancernych materiałach ze względu na półkę cenową, na której on się znajduje. Omówmy go sobie z każdej strony. Z przodu wygodny grip, pewnie leży w dłoni, pokryty jakimś gumopodobnym tworzywem. Wszystko jest tutaj ładnie wyprofilowane pod palec na spuście. Oczywiście zaślepka naszej matrycy, lampa wspomagająca autofokus, przycisk zwalniający obiektyw, przycisk uwalniający lampę błyskową, opisany oczywiście. Tutaj również korpus pokryty jakimś takim chropowatym tworzywem gumopodobnym, no i wejście. Dużą zaletą jest to, że mamy tutaj wejście na mikrofon, czyli możemy podpiąć zewnętrzną jednostkę nagrywającą dźwięk. Dzięki temu nasze nagrania zyskają bardzo profesjonalne brzmienie. Tutaj podłączamy wężyk spustu, dzięki któremu możemy robić zdjęcia zdalnie. Dalej za taką gumową zaślepką znajduje się dwa porty. Jeden to wyjście HDMI, a drugi to po prostu wyjście do telewizoru. Z tej strony główne usprawnienie, czyli uchylany ekran, który różni go od modelu 550D. Jest to 3-calowy ekran LCD o 1 040 000 punktów, obracany w każdą stronę, dzięki czemu możemy wykonywać ujęcia zarówno z góry, jak również z dołu, z pozycji żabiej. Bez żadnego problemu, bez jakiegoś maksymalnego wyginania się i kombinowania. Szereg przycisków, menu, informacja, przycisk odpowiadający za nagrywanie, czyli jedną z podstawowych funkcji tego aparatu, do którego on jest tak naprawdę dobrze przystosowany. Wizjer, który nie ma czujnika zbliżenia oka, natomiast tą funkcję realizuje ten przycisk. Przycisk display, który wyłącza nam ekran LCD, podczas kiedy patrzymy przez wizjer, dzięki czemu oszczędzamy energię naszej baterii. Tutaj seria przycisków odpowiadających za pozostałe parametry, które możemy na bieżąco modyfikować i zmieniać. Przycisk autofokusa, balansu bieli, no i generalnie taki wianuszek przycisków odpowiadających za poruszanie się po naszym menu. Przycisk do przeglądania zdjęć i do oczywiście ich kasowania. Tutaj czerwona dioda, która informuje nas o pracy jakiegoś tam naszego procesora, a procesor ten to wydajny Digic 4, dzięki czemu możemy wykonywać zdjęcia seryjne z prędkością 3,7 klatki na sekundę oraz fotografować z czułością od 100 do 6400 ISO. Bardzo przyzwoity wynik. Z dołu seria oznaczeń i standardowe mocowanie na statyw oraz komora baterii. Tak to wygląda. Bateria 7,2 V, 1120 mAh. Z prawej strony slot na karty SD, SDHC. Po jego otworzeniu od razu matryca nam się podnosi, a aparat wyłącza swoje funkcje, aby nie uszkodzić żadnego zdjęcia ani oprogramowania. Z góry masa przycisków, pokrętło, funkcji, które zaraz omówimy, mocowanie na zewnętrzną lampę błyskową, oczywiście pokrętło do regulacji podstawowych parametrów, przycisk regulowania ISO, wyłącznik oraz tutaj przybliżanie obrazu w celu dokładnego ustawienia ostrości,
bądź to przybliżania zdjęć podczas ich przeglądania. W zestawie oprócz naszego body znajdziemy również ładowarkę do baterii, kitowy obiektyw 18-55, kabel USB do transferu danych oraz kabel, którym możemy połączyć się z telewizorem. Załóżmy nasz obiektyw. No i dekielak. Wypróbujmy kilka podstawowych funkcji. Tutaj mamy standardowy dla lustrzanek tryb ręcznego nastawiania ekspozycji, manualny. I to właśnie wszystko regulujemy tym pokrętłem. Między funkcjami przechodzimy innymi pokrętłami. Wszystko możemy regulować ręcznie na nasze potrzeby. Wersja dla profesjonalnych użytkowników. Tutaj automatyczna, inteligentna scena auto. Kiedy to wszystko, począwszy od podstawowych parametrów, aż po użycie lampy błyskowej, jest regulowane przez komputer pokładowy. Przycisk nagrywania jest również przyciskiem Live View, dzięki któremu możemy podglądać nasze kadry bez konieczności przykładania oka do wizjera. Dalej, tryb auto bez lampy. Tryb portretu, tryb krajobrazu, tryb makro, tryb do scen szybkich, sportów, zwierząt, dzieci, tryb nocny oraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli nagrywanie. Podczas nagrywania mamy tutaj do dyspozycji pod klawiszem info szereg różnych informacji, które na bieżąco są podawane i które na bieżąco możemy również monitorować i regulować. Podczas nagrywania możemy na bieżąco zmieniać długość migawki, przysłonę oraz ISO. Tutaj menu naszego aparatu. Wszystko możemy wyregulować pod nasze preferencje. Jeżeli chodzi o nagrywanie filmu, to mamy tutaj do wyboru różne wielkości. Od standardowego Full HD w 25 klatkach na sekundę, 24 oraz HD, czyli 720p, 50 klatek na sekundę, czyli slow motion. Aparat wyposażony jest w 9-polowy autofokus. Który nie powala szybkością, ale jest dosyć celny. Matryca CMOS o rozdzielczości 18 megapikseli w zupełności wystarcza do robienia dużych i naprawdę ładnych zdjęć. Ciekawą funkcją jest również zdalne sterowanie lampami błyskowymi, a system akcesoriów EOS sprawi, że nigdy nie zabraknie nam gadżetów do tego sprzętu. Warto również zwrócić uwagę, że cały interfejs jest bardzo przejrzysty, bardzo przyjazny dla użytkownika, także każdy, nawet początkujący pasjonat, nie będzie miał żadnego problemu z odnalezieniem się tutaj. Dodatkowo możemy zainstalować w naszym aparacie oprogramowanie Magic Lantern. Magic Lantern to oprogramowanie, które sprawi, że będziemy mieli jeszcze większą możliwość ingerencji w efekt końcowy naszego dzieła, zarówno zdjęć, jak i filmów. Nie będę się tutaj kłócił, czy Magic Lantern jest potrzebny, czy nie, jednak jest on dostępny, także zawsze można spróbować czegoś nowego. Podsumowując, model 600D jest naprawdę świetnym wyborem, jeżeli mamy na uwadze cenę, ale również jakość wykonania i efekt końcowy naszych dzieł. Uchylny ekran jest niesamowicie pomocny i po pół roku używania tego aparatu mogę stwierdzić, że momentami jest wręcz niezastąpiony. Dysponując wieloma różnymi trybami, od w pełni manualnych po kompletnie automatyczne, model ten znajdzie szerokie grono odbiorców.
w zależności od ich stopnia zaawansowania. Według mnie, jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo dobry wynik. Oczywiście ma on również swoje wady, takie jak plastikowe body czy niepełna klatka. Jednak w tym przedziale cenowym naprawdę trudno spodziewać się czegoś więcej. Ode mnie to już wszystko. Po więcej informacji, zdjęcia, dane techniczne zapraszam Was na wideotesty.pl. Nie zapomnijcie również odwiedzić naszego Facebooka, żeby być zawsze na bieżąco, oraz forum, żeby mieć kontakt z innymi użytkownikami. Na razie, pa!